Siema, z tej strony Koria.pl. Dzisiaj zrecenzuję dla Was galaretkę firmy Galve o smaku brzoskwiniowym, więc bez zbędnego gadania przejdziemy. Co z tyłu opakowania mamy, to instrukcje przygotowania. Oznacza, że to jest galaretka na pół litra wody. Tutaj mamy skład, kilokalorie, data powstania IV Rzeszy, tutaj, i oczywiście kod kreskowy. Według instrukcji zawartość torebki musimy wsypać do gorącej wody i dokładnie to rozmieszać, a wcześniej zagotować wodę, a dokładniej pół litra, czyli takie dwie oto szklaneczki, więc ja się przygotowałem wcześniej i już to zrobiłem, przeniesiemy się. Dobra, teraz według instrukcji musimy to tu wlać. Wsypać do tego. Wiesz, kamerzysta? Pięknie pachnie. Taki fajny, brzoskwiniowy zapach. Dobra. Teraz to mieszamy widelcem. No, powoli się to koloryzuje, ta woda. Ja, no, może nie będziemy Was zanudzać procesem mieszania tego, więc muszę sobie spotkać. Po długim wymieszaniu tego roztworu musimy go teraz przelać do innego naczynia. Będzie spoczo. No i teraz czekamy, aż to zastygnie, potem dajemy to do lodówki i widzimy się na teście smakowym. Postanowiliśmy, że przelejemy galaretkę do pucharków. Galaretka już wystygła, za chwilę damy ją do lodówki, aby po prostu była gęsta, idealnie na dwa pucharki. Więc widzimy się na degustacji. Okej, minęło już około 2 godziny. Galaretka zgęstniała. Już dosyć. Nie do końca, ale po prostu nie mam więcej czasu na nagranie tego. Kamerzysty niestety już nie ma, musiał iść, ponieważ to trwało zbyt długo, ale zrobiłem dwa pucharki, ale ten dam. No, póki co spróbujemy, jak wyszła nasza brzoskwiniowa, nasza dobra brzoskwiniowa galareta. Bardzo się ten... Naprawdę smaczna. Nice. Smakuje właśnie taką brzoskwinią. Konsystencja jeszcze nie jest idealna, ale po prostu już mówiłem, nie mam tyle czasu. Sfokusuję. Przynajmniej postaram się sfokusować. Taka fajna galareta. Eksplozja radości! Naprawdę dobra. Wyszła mi. Myślałem, że nie wyjdzie, ale na cinku zrobiłem galaretkę. Bardzo pyszna. Polecam robienie galaretki i potem jedzenie tego, ponieważ jest to bardzo dobre. Więc galaretkę tę mogę śmiało ocenić na 8 na 10. Nie dam dziesiątki, bo jest bardzo długi czas przygotowania, a zje się to w max 5 minut, a robi się 2 godziny ponad, więc daję temu produktowi ocenę 8 na 10. Jeżeli chcecie więcej recenzji, to wbijajcie na kanał, bo tam też jest kilka recenzji, a jak wszystkie obejrzeliście, to czekajcie na nowe, bo na pewno się pojawią. Cześć! Musimy wlać tu dwie szklanki rzęsej wody. Ała! 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 To jest gorące!